echy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę. Serpentyny i pobocza wyczuwamy, raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, do cholery za zakrętem. Gdzieś się dostałem tutaj. Tam sobie gostki siedzą, czytają. A ja się gdzieś tu dostałem. O, wpadłem w dziurę. Takie jakieś apartamentowce. Może to są te, co ja myślałem, żeby je zobaczyć. To taka willa. Wygląda jak nasza Polska, nie? Taka willa. W lesie gdzieś ktoś sobie zrobił taką willę. Tam jest jakaś brama. Ale tamta brama jest cała zastawiona jakimiś tymi, nie wiadomo czy to można przejść, jak będę wracał. Nie wiem czy tą stroną będę wracał. Tam jakaś główna ulica jest. Tu bym wam jedynie pokazał. Boisko do koszykówki tu mają, tutaj też pewno nie można wchodzić. Te chłopaki sobie pielą. Sobie, dziewczyny sobie jadą. I się cieszą. A ja sobie idę. Co to widzicie? To jest jakaś szkoła i przedszkole, bo tu się takie dzieci, bo szkoła chyba jest. Mają takie szkolne mundurki. Tu się budują takie blokowiska. O, wiaterek się zrobił. Do góry czy na dół? Idę na dół na razie, bo robię małe kółko dzisiaj. Muszę być wypoczęty do doktora. Robię małe kółko, tylko muszę znaleźć punkt zaczepienia, gdzie ja jestem, bo żebym raczej się nie zgubię, no bo przecież mam GPS-a. No. Tu się buduje, tam ktoś mieszka. Szukam takiego parku, bo tam miał być park z wodą i zobaczymy. O, tam będzie pod górkę, to będzie widział. Jeżeli park z wodą, to tylko tu może być, bo tutaj jest zagłębienie. Coś takiego buduje, tam chłopaki, tam Zygmunt spawa. Z pawarą. Dawaj, dawaj, spawaj, spawaj. Trochę głośno, tam u góry jeszcze, to same Zygmunty wszędzie są. Janusze budownictwa. Indonezyjskiego. Ale zobaczcie, ale tutaj wyspawali. To jest hospital. A, to jest szpital. Okej, kapuję, to jest szpital. To jest szpital, a tamte bloki to są mieszkalne bloki. Tutaj w koło. No nic nie było słychać. To ogólnie w koło mnie to co tutaj to są chyba cztery szpitale. Te co ja wiem, ale tego co ja nie wiem. Gdzie może jakieś. Ukryte. O, rzeka. Przechodzimy rzekę. No nie myślałem, że rzekę będę przechodził. No. Wędkarzy nie ma. Wędkarzy nie ma, ale wydeptane w koło jest. Wydeptane w koło jest. Śmieci wynosi. Patrz, ta rzeka płynie pod tym wieżowcem? Ciekawe. Ciekawe, co? O, tutaj niebezpieczne. Ale rybki są. Widać, że rybki są. Gacie pływają. Reklamówki. Ale widać, że rybki się spławiają. Musiały się. Ryba to jest taki stwór, że to się przystosuje. Tu jest wędka zarzucona. Widzę, że tam jest wędka zarzucona, ale nie wiem, gdzie jest gościu. No, jakby to była elegancka, czysta rzeczka, to nie byłoby takiego syfu. To by człowiek sobie przyszedł i usiadł, tak? Bo widzę, że tu chodzą tilapie. Tu widz pławior tam jest zarzucony. Ktoś tu łowił.
No, tak bym sobie przywziął z domu wędki, przyszedł, usiadł sobie, połowił coś. Ale w takim syfie to ja nie mam zamiaru siedzieć. Znajomy chce mnie zabrać na ryby. Na czystszą rzekę. Zobaczymy, czy będzie czystsza. Szklany płot. Tego nie przeskoczysz. A to jest jakaś prywatna posesja. To też jakieś bloki mieszkalne. Ja nie wiem, czy ja tam nie musiałbym iść. Tam, gdzie te bloki widać. Nie mogę znaleźć punktu odniesienia, czyli mojego wyżowca. Bym wszedł w tą uliczkę. To jest trochę taki niepewny. O, tu sklep. Sklepy z tym. No ja jeszcze chyba jechałem kiedyś. Po taksówką tu jechałem, coś mi się tak wydaje. Coś kojarzę ten sklep. Kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Ale takie ładne wille tutaj są. Nie wiem, tak bardziej zielono, bardziej willowo. Za bardzo tam nie mogę z lewej strony, bo cały bosz tam siedział. Mogą na mnie nakrzyczeć. A jak zawsze tutaj widzicie masę takich budów niedokończonych. Tutaj jest parę działek wolnych, tutaj coś budują. Tutaj są jakieś wolne działki na sprzedaż. Dupę co za trąb. Widzicie? Trawa słoniowa rośnie. Trzcinka. Nie wiem, gdzie jestem, nawet nie wiem, nie widzę moich wieżowców. Także gdzieś idę, tutaj jest jakaś dzielnica. Tam chciałem przejść skrótami na jakąś dzielnicę, ale mnie nie wpuścili, bo nie miałem znajomego tam, nie miałem i tam jak chcesz wejść na dzielnicę, to musisz mieć kogoś znajomego, tak? Tak jak ja nie mogę wjechać na 28 piętro, żeby zobaczyć, co jest na dachu, bo mnie nikt nie zaprosił, a moja karta działa tylko od pierwszego, nie, od B, czyli od piwnicy. Działa od piwnicy, o gościu buty sprzedaje. Butów możecie sobie kupić, laczki. Od piwnicy działa tam, gdzie się zostawia samochody, czyli od garażów. Od garaży działa do mojego 20 piętra. Na 21 już nie mogę sobie pojechać windą. Nawet nie wiem, czy mogę iść piechotą. To jest taka ciekawa uliczka, niedługo zacznę zwiedzać te boczne uliczki. Na razie idę głównymi. Zobaczcie, ile do terenu. Kurde, tu ktoś posadził sobie bananowce i sobie rosną. Ale nie wiem, czy ciekawe, czy to jest miastowy teren, bo nie widzę nigdzie tabliczki na sprzedaż. Tutaj ktoś ma taką działę. Pondok Kabe. Lebak Bulus prosto. Ale ja nie idę do Lebak Bulus. Znaczy idę w stronę Lebak Bulus. Ale tu ładne, nie? Kurczę, dalej, że tego jeszcze nikt nie. A za mną się czają, bo motorkami. Chyba będę musiał tutaj w lewo skręcać. Poszedł. O, widzio, na sprzedaż. Taką posesję kupić. Ciekawe, ile bym musiał mieć dolców, żeby kupić taką posesję. O, zabiją mnie, przejadą. O, takie drzewo. Taki fajny teren z bananami sobie rośnie. Banany sobie rosną. A ja chyba będę musiał odbijać teraz w lewo, żeby zrobić takie kółko. Chłopaki na komarkach, nie wiem, czy mnie przepuszczą.
Marek, to tu. Thank you. Makasih. Przepuścił mnie chłopak. Ale się cieszę, że mu powiedziałem dziękuję. Dobra, skręcamy w lewo. Tutaj też nie widzę żadnego punktu, co z balkonu widziałem. Tu będzie taka pani biedna. No ale na razie tu się nie wypuszczą. To jakieś wojskowe śmigłowce. Post office, kantor, post. Co to? Kota kolaboracji. Miasto współpracuje. Jakarta miasto współpracuje, a tu uwaga. Di area ini. Nie wiem co to jest. Maksymalne 500. A, nie wyrzucasz śmieci, tak? To jest, możesz dostać za wyrzucanie śmieci tutaj. Aha, czyli to należy do miasta Jakarty. Tutaj to. Za wyrzucanie śmieci dostaniesz 500 tysięcy rupii, czyli to jest 500 tysięcy. 500 tysięcy rupii to 3,5 albo 3. A gościu idzie do pracy. To są jego na zajęcia. Kemej? Czeka, żeby mu kasę dać. Ja musiałem, żeby tu przyjechać, ja musiałem też pracować. Za darmo mi nikt nie. Pani się nawet nie ruszyła, widziała, że jestem. Czyli to należy do miasta i za wyrzucanie śmieci 3 dolce. Dobra, muszę się jakoś tutaj. A tu pani też sprzedaje kawę. Muszę uważać. Tu jakieś grille się robią. Tam coś. Tam już jak słyszę, że ktoś ten z fajeczką, nie? Gaz, fajeczka, poszło. Ale fajna maszynka za to jest. Fajne mają te motory niektóre. Gaz, fajeczka i poszło. Mówią, że to bezpieczne jest, no. Dobra, idę dalej. Zobaczę, gdzie wyjdę. A tutaj macie. Nie wiem, co to jest Ada Studio, ale tutaj możecie sobie kredyt wziąć tam za drzewami. Widzicie, jak ładnie możecie sobie wziąć kredyt. Wszędzie. Nie wiem, na jakiej zasadzie oni tutaj te kredyty są udzielane, ale prawdopodobnie bardzo łatwo możesz tutaj sobie uzyskać kredyt. Bez jakichś tam świrowatych zaświadczeń czy coś. Jeżeli bierzesz na dom, to oni wiedzą o tym, że jeżeli nie wybudujesz, to i tak ci to zabiorą. Także nie ma tu problemu żadnego. Zapachów jedzenia namieszane z spalinami, tam z ptakami jest. A tu jest taka. Tu jest bank. Tam jest taki sklep z ptakami. Takie różne. Pitaszki można sobie kupić, a tutaj jest taka dzielnica, to znaczy dzielnica, no jak ono to powiedzieć. Taki punkt zbiorczy różnych sklepów, sklepików, urzędów, banków, meczet. Dobra. Dochodzi trzecia godzina, muszę się odnaleźć, muszę sprawdzić. Ja jestem, chłopaki sprzedają kwiatki. Kiwają, zadowoleni. Forsycje? Nie, ja się nie znam, akurat. To wam nie powiem, co to było. Ale coś robią, nie? Próbują handlować. Wszystkim handlują, próbują handlować. O, Plaza, Bona Indach. Indach Plaza. No, to. Czyli to jest takie zbiorowisko sklepów. Jak jest plaza, to znaczy, że będzie zbiorowisko do wynajęcia i na sprzedaż, że będą sklepy. Dobra. No, sprawdziłem, gdzie jestem. To nawet jest Pizza Hut blisko mojego domu. Tam nie można przejść na tą dzielnicę. Widzicie, tam jest. O, ile mango różnych.
To teraz jest mango season. Mam w domu takie eleganckie mango. Posuwam sobie po ulicy. No, a ja już chyba wiem, gdzie ja już jestem. Kiedyś taksówką chyba tutaj przyjeżdżałem, ale ja nie wiedziałem, że to jest... że to w sumie jest tak blisko. Nie wiem, czy to mogę wejść, ale spróbuję wejść tędy. Pokażę wam coś. Burger, snacks and coffee. Piesi nie mogą tu wchodzić, ale ja tutaj wejdę, bo znalazłem coś takiego. Chyba, że na mnie nakrzyczą. Widzicie, jakie stare pompy ślimakowe? To tak wygląda jak stara przepompownia, nie? O, a co to jest? Tokarnia stara? Ktoś tutaj zainwestował. Takie stare tokarnie, pompy. Tutaj siuksą albo apaczą zakosił. No to też stare. Ciekawe skąd to gościu czy gościuwa. Tam jest coś takiego. Everyday fresh. Taka, wygląda to na taką kowbojską. Taką kowbojską. Kowbojską ławkę czy drezynę. Drezynę, tak? To ma przypominać drezynę kowbojską. Stoliczek, dwa krzesełka. O, to taki wóz. Walis. No, widzicie, tutaj zamawiacie i sobie idziecie do takiego westernowskiego no, taka westernowską posiadówka. To jest stara. Stara taka. Co? Tam jakieś wydechy. Tutaj welcome cowboy Indian. Taka zamiana. Widzicie, jakie można. Znowu te widzicie, przepraszam, ale jakie można różności naszukać tutaj. No z tego. A to wygląda tak. Tak. Jakaś limuzyna, to co to, jak to się nazywało te Chevrolety takie na amerykańskich filmach, jak już to się nazywało, on miał komet, czy jakoś on miał taką nazwę, ulica 12, jest 12, no ale ktoś to z Virginii, no widzicie, to jest z Virginii. Z Virginii. No i tu gościu jeszcze ma taką wagę, w ogóle można się zważyć. Coca-Cola, oczywiście Coca-Cola. A ogólnie to jest US-12. Beef, snacks and burgers. Yes? Yes. No ciekawe, nie? Ktoś sobie taki styl amerykański. Ciekawe, czy to, że to jakiś biały ma. Jakiś Amerykanin sobie takie coś porobił. No ale zawsze coś ciekawego, nie? Przejdę się tutaj jeszcze, może coś znajdę ciekawego. Chyba, że mnie wyrzucą. Tak zawsze mówię, że mnie wyrzucą, a na razie to mnie tylko chyba z pięciu miejsc wyrzucili. Na tyle co odwiedziłem, to z 5 to nie jest tak źle. Bilans mam dobry, dodatni. Co z tymi kopytami? Co oni robią z tymi kopytami? Ale chyba je robią i... Czekamy godzinę, pani dopiero przyszła. Nuda.